Na ulicy 3 Maja 42 w Katowicach odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Sławomira Skrzypka, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego, który zginął w katastrofie lotniczej samolotu rządowego w Smoleńsku. Uroczystość odbyła się w 8 Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Curie-Skłodowskiej, którego zmarły był absolwentem. Przeszedł na różne ważne stanowiska do Warszawy, ale nigdy nie wyparł się Katowic. Bardzo często pozytywnie mówił o mieście, był jego ambasadorem, a ponadto, co chcę wyraźnie powiedzieć, również bardzo sympatycznie odnosił się do tego wszystko, co dzieje się w mieście. Tak? On nie zerwał z tym miastem. Oprócz tego, że bywa w różnych miejscach, pan Sławomir Skrzypek, oprócz tego, że był prezesem Narodowego Banku Polskiego, pełnił w Warszawie wiele innych znamienitych funkcji, kończył zacne uniwersytety nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Był człowiekiem, który mógł zapomnieć o mieście, z którego pochodzi, jednak tego nie uczynił i pozostał wierny temu miastu, a niezależnie od tego również osobiste relacje. Łączyłem je z nim bardzo dobre, bardzo poprawne. Zawsze jak był w Katowicach, dzwonił do mnie, rozmawialiśmy na temat tego, co dzieje się w mieście. Sławomir Skrzypek urodził się w 1963 roku w Katowicach. W czasach PRL-u związał się z opozycją, w latach 90. pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. Był członkiem zarządu PKP SA. Od listopada 2002 roku przez 3 lata pełnił funkcję zastępcy Lecha Kaczyńskiego, gdy ten sprawował urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W 2007 roku został wybrany przez Sejm na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Odznaczał się bezkompromisowością, był człowiekiem ideowym, był człowiekiem, dla którego lustracja, dekomunizacja w okresie zmian w Polsce były czymś niezwykle ważnym. Był człowiekiem, który bardzo dużo wymagał od siebie. Prezes Skrzypek był naprawdę dobrym ekonomistą. Podejmował bardzo dobre decyzje. Wszystkie służyły Polsce. Dbał również o edukację. Jest tutaj młodzież. Szanowni Państwo, był inicjatorem wielu projektów edukacyjnych. Od tego czasu Departament Edukacji i Wydawnictw naszego banku wspierał setki inicjatyw edukacyjnych. Wiedział, jak ważne jest kształcenie młodzieży, kształcenie ekonomiczne. Na jednej z najbliższych sesji radni mają zdecydować o nadaniu imienia Sławomira Skrzypka ulicy łączącej ulicę Ordona i Olimpijską.